Cześć kochani, witamy was w naszym daily vlogu z wizyty w Warszawie. Jak widać, jesteśmy u Karoliny, naszej gospodyni. Ogarniam się. Ogarnia się. I zobaczcie, przyszła paczka, tylko przyszła z kokardą, już ją zniszczyłam. I otwieramy wczoraj paczkę i tak. Wow! Super to wyglądało. No. Jak ten balonik się podnosi do góry. Także chcieliśmy mam tylko tego balonika. Ja idę się nalować. Tak. Tu również jest za mną osoba Olgi, której nie widać w tej chwili, bo też kręci daily vloga i robi mi konkurencję. Agi. Ogarnia się. Ogarnia się, maluje. Ogarnij się. Tak. Także my przygotowujemy się. Czekamy jeszcze na resztę gangu, czyli na Ewę z mężem. Cześć kochani, my właśnie jedziemy na śniadanko. Do Bułkę przez Bibułkę. Tak, to. Na Puławską. Na Puławską. Ewa nas czeka z Wojtkiem na miejscu. Na miejscu spotkamy się z Ewą i z Wojtkiem. I bardzo fajnie się jeździ takimi. Super. Tramwajami. Ono szukuje to całe. U nas niestety Dublin są takie nowoczesne, a to jest taki już zabytkowy, tak? Dublina. Jesteśmy już na miejscu, śniadaniowni Bułkę przez Bibułkę. Tu mamy Ewcie, Wojtka, Olga, Karola. I ja też jestem. Tak, i jest, żeby nie było. Żeby nie było, jestem też. Czekamy na śniadanko, właśnie złożyliśmy zamówienie i... A wasze kuchenie są. O. Dziewczyny zamówiły sobie takie ekstra koktajle. Bye. Nasze śniadanko już dotarło do nas. Wojtku, co tam masz u siebie? Kanapeczki. Każdy rodzaj kuchni dessera. Aha. Ewa? Na wieko. Ja mam bajkę. Czajka. Jajka. Ja też mam jajka. A Agnieszka ma... jajecznicę. Całą patelnię jajecznicy. Wiesz to wszystko? Zobaczymy. Także my zabieramy się do jedzenia. My właśnie jedziemy po śniadanku. Kierowniczko Olgo, gdzie się udajemy w tym momencie? Udajemy się do Galerii Mokotów. Do Galerii Mokotów jedziemy, tak? Tak, bo musimy... Dublinowi pokazać, co to znaczy dobre bubble tea. Aha. I Wojtkowi tak. Tu Wojtek, Ewcia. A gdzie Karolina? Właśnie. Nie ma kierowniczki. Nie, uwaga, idzie. Nie. Ja robię zapowiedź, bo robię vloga dziennego. Ej, nie wierzycie, kogo spotkaliśmy. Hej. Nawet mnie do Warszawy spuszczają czasem. Takie mamy dzisiaj szczęście pod Galerią Mokotów. Takie mamy szczęście. No ale słuchajcie, jakie szczęście. Patrzę, stoję, czekam na taksówkę. Kulturalna dziewczyna z mojego miasta. Idzie taka grupa, nie? Odpicowana, odpimpowana. Tak. Rzucają się w oczy na 3 km. Ciężko ich nie zauważyć. Podeszłam po autograf. Tak. Ona podeszła do autu po autograf. No, a raczej, kto wyzwołał? No, mnie? No. Dobra, kto się dzisiaj w telewizji bywa? Czasem mi się zdarza. No. Ci pomachać jeszcze? Poczekaj, bo to... Robisz mi konkurencję. Robię ci konkurencję, bo ty nigdy ciebie nie widać. Aha. Więc wiesz, mi ci się... Ja jestem od spraw technicznych tylko. Dziewczyny wychodzą z Bad & Body Works. Po małych zakupach. To są te minusie, tak. Ojej. Jesteśmy w Galerii Mokotów. Sówka do auta naszego. Tak. Będzie hol. Będzie hol. No, super minusie. A gdzie Karola? Skoczyła gdzieś, zaraz przyjdzie. Aha, dobra. To idziemy do Smyka, chodźcie. Dobra? Kierowniczko. Która jest kierowniczką? To jest kierownik, właścicielka, jestem kierowniczką wycieczki. Idziemy tam, do Bubble Tea, bo tutaj osoby bardzo, bardzo chcą się napić. O, zobaczcie, osoba Ewy co kupiła. Lalkę. Super.
Cieszysz się, że mąż ci kupił? Bardzo, bardzo, bardzo fajna lalka. Jak się obraca, to zmienia sukienkę. No tutaj jest tutorial. Dwuetapowy. Dwa kroki. Idziemy na baby i później uciekamy na baby. Karty uciekamy, więc tak. Szybko, chodźcie. Sloncia! Żona czeka. Zobaczę. Żona niestety musi poczekać jeszcze chwilkę. Zaciąga noskiem. Dzień, proszę. My czekamy na swoją kolejkę. Kolejki. Aga, tak wiesz, z rozpędu. Mam trafić tu. Tak. Dobra. Patrzcie na fajną. No i teraz patrzcie państwo. Ale biją, ale o Boże, jak to jest dobre! Widzicie, nie kłamaliśmy. Te kulki jak lecą! Jak lecą! Dominik! Bardzo dobre. Ale one strzelają! Jeszcze jak borówki! A ty masz strzelające pomarańczki, tak? Mhm. No jak, zadowolona? Happy jesteście? Szkoda, że w Dublinie tego nie ma. Musisz, o! Musisz otworzyć, franczyzę musisz zrobić. Tak, franczyzę zrobić. W Dublinie. Na pewno się będzie jak dobrze... Jak idziemy, to chcemy, żeby ten, żebyś tak. Było. Dobrze. Będę w domu robił. Pyszne. Chcesz kosztować twoje? Proszę. Będzie na vlogu. No to ja po. Daj. Dobra. Taka chytra. Ty się ode mnie. Ale nie, szczerze ci powiem mój lepszy. A to nie, to już próbowałam. Osoba Ewy już to opija wszystkich. Bo ty też muszę jakie powiem? A ty też spróbuj tego. A jeszcze innymi. Jak to wygląda przy babelki? Wszyscy wszystkie piją. Masz Wojtek, możesz ode mnie napić. Wojtek nie chce. Ja zależysta, nie? Ewa. Wojtek, próbuj. Serio? A oni tak, zobaczcie, jakie małe sobie wzięli. Co takie małe? Małe, tylko pół litrowe. Takie malutkie, tylko pół litra. Zamieszanie. Dobra. My właśnie opuściliśmy pocztę. Tak, moją pocztę i Oli pocztę. I chciałabym podziękować dziewczynom, które mi przysłały piękne kartki. Mam z Gdańska i z Kos, czyli z Grecji. Dziękuję Karolinie i Marcie. Jesteśmy już na torze. Tutaj Aga zestresowana, bo zobaczyła, że takie małe dzieci tam jeżdżą. Jesteśmy na torze w Blue City, w centrum kartingowym. Tutaj dziewczyny, jak tam emocje przed? No, rosną. Ewa się cieszy, Wojtek? Się cieszy. Cieszy, Oleska? Boi się. Nie. Kurz. Ja nie chcę. No i dobra, a tutaj opazdi się ten. Loguje, bo chce być mistrzem toru. Użyj login na Facebooku. No jest, co teraz? Dobra, teraz każdy się musi zalogować. Fajnie ci nosek wystaje, Karolina. Nie! Nie, tylko nie nosek. Będziemy się ścigać. O, Gusia! Ładnie. Musisz pokazać, jak jedziemy szybko. Tak jest. Pozwól, gdzieś zatrzymała tam mnie popchaj. Dobra, nie, to pan cię będzie pchał. Tutaj zawodnik się rozgrywa, jak widzicie, proszę państwa, z naszej drużyny, czyli Dominik Hamilton. Witam wszystkich. Jak się pan czuje przed jazdą? Bardzo spokojnie. Jestem. Dużo opanowany. Jestem bardzo opanowany, liczę na zwycięstwo w tym wyścigu. Chociaż konkurencja jest bardzo wyrównana. Startuję z Agnieszką Alonso i oczywiście z Karoliną Weber. Także widzimy się już wkrótce na torze. Powodzenia. Dziękuję. Połamania nóg i kierownic, i drzew. Niestety musimy się teraz rozłączyć, gdyż nadchodzi nasza kolej. Proszę bardzo, Dominik Hamilton, Agnieszka Alonso i oczywiście Karolina Weber. Widzimy się na torze. Aga jedzie pierwsza, ojejku, biedna. Aga, pamiętaj, puszczaj gaz na zakrętach. Tak.
się nosić. Dominik jest holowany, a Karolina zaczęła już drugie okrążenie. Jedzie, jedzie z maleńki. A tu już proszę Karolina. Pięknie swoim tempem. Dajesz, dajesz! Aga! Kręcaj! Poczekajcie, mamy kolejne! Teraz Aga jest holowana, to się każdemu zdarza. Każdemu. Aga, skręcaj, dajesz! Maksymalnie ją skręć! Agusia, kulturalnie, jak dama, po malutku, nie bacz nikogo, tylko... zapomniała, że trzeba zakręcić. Tak, zaczęła machać, poczuła się gwiazdą, zapomniała, że trzeba skręcić. Wjechała w inne wozy. Niestety Agnieszka musi być odholowana poważniej. Kolizja okazała się być niesamowicie szkodliwa. Agnieszki bus jest wyprowadzany z powrotem na tor. Ale spokojnie, nasza dzielna ekipa tutaj działa. Dajesz, dajesz! Patrzcie, jaki Schumacher! Proszę, proszę Państwa, no to nasza piratka drogowa. Ale na ogonie siedzi jej, na ogonie siedzi, siedzi, zaraz zaczynę. Tutaj wziąć kogoś na zakręcenie jest takie ważne, bez buziutko. Nie, nie da rady. Daje, daje. I nie daje się, nie daje, nie, nie daje, nie przepuszczę go. Na tą stroną. Aż krzyk! Krzyk było słychać, tak. Patrzy Dominika, który może nic począć na to. Chyba komentują. Karolina jest niezwyciężona, niezwyciężona. Mocno, mocno skręcaj, mocno. Tak. Nic tutaj nie chodzi. Patrzcie, co tu się dzieje, patrzcie, co tu... Dajesz, Dominik! Dajesz! Dostali OPR, bo się za szybko ścigali. Pan będzie już im wyłączył. A Dominik teraz będzie wyłączył. Teraz Karolina nie będzie mogła przeżyć, bo będzie druga. Ale ona się jeszcze odkłuje. Dobra. Proszę Państwa, witam się z Wami Karolina Weber. I z dumą mogę oświadczyć, że wygrałam ten wyścig. Z czasem 27,6. Na drugim miejscu był oczywiście świetny Dominik Hamilton. Z czasem 28,6. Najazd proszę na Dominika Hamiltona. Na trzecim miejscu znalazła się Ewa... Na nazwisko? Vettel. Ewa Vettel z czasem 29,1. Na czwartym miejscu znajdziemy... Ja! Olgę Kubicę z czasem 33,4. Na piątym miejscu natomiast jest Wojciech... Nazwisko? Raikkonen. Raikkonen z czasem 34,2.
I na ostatnim zaszczytnym, ale pięknym miejscu nasza mistrzyni jest Agnieszka Alonso z czasem 43. Ale to dlatego, że z nimi jechałam. Najbardziej kulturalne kierowca. Najbardziej marzenia. To są najbardziej dwójka najbardziej takich kulturalnych. My jesteśmy generalnie sprawcami wypadku. Jesteśmy cali spoceni i uciekamy na kolację, bo jesteśmy bardzo głodni. To było niezłe, to było niezłe. Pa. Hej kochani, już dotarliśmy. Jesteśmy w dziurce od klucza. I zamówiliśmy, to jest menu. To jest nie za duże, ale można coś wybrać, nawet wersja wegetariańska tutaj się znalazła. Zawinęliśmy się w koce, bo jest bardzo zimno. Siedzimy na zewnątrz, bo nie było tak wielkiego stolika dla naszej ogromnej szóstki. Dream Teamu. Dwukartowego. No i zobaczcie, jak ładnie wyglądają krasnoludzki tutaj, fioletowe. Jesień idzie. Jeszcze raz musisz wybrać, bo kurek już nie ma kurek. Nie ma kurek, a ja zaraz wam postaram się pokazać, jak wygląda to w środku. Tutaj nie ma szczerze, wlezę tam z kamerą. Nasz agent specjalny Karolina. Agent GG. Agent, superagent marki Trabant. Tak. Dobra. Słuchajcie, coś wjechało na stół. Szynka parmeńska. Co tam wjechało, Aga? Nie jest, papardelle. Szynką parmeńską. I sporami, pyszne. I sporami pachnie. Polecam. Tutaj co u Dominika? U mnie też papardelle, tylko z kurczakiem i nie wiem. Z pesto masz. I z pesto jakimś. U mnie papardelle robione oczywiście na miejscu z sporem i z kiełbaskami. A tu nasze nie były robione na miejscu? Nie, to było robione na miejscu. Tak, potwierdzam. Ja reklamuję po prostu, że robią tu na miejscu. Tak. Ola ma i też to samo co Agi. Wychodki. Z cukinią, z orzeszkami pinni, z pomidorami suszonymi i z mascarpone. I Wojtuś będzie miał to samo. A Wojtuś nic nie jest. A Wojtuś się odchudza, a bieda. Wojtuś ma wodę. Wojtuś może ci oddać moją też. Dziękuję. Dobrze, zobacz jeszcze to do barbatele, proszę. Czy możemy poprosić dodatkowy parmezan? O, oczywiście. Dzięki. A jest! Hej! Hej! Co takie cieniutkie głosiki macie? Zmęczone! Hej! Hej! Chyba to po go-kartach. Po go-kartach tak wyssały z nas energię i krew jak komary. Ale było cudownie. Ale było cudownie. Tak, chcę jeszcze raz. Jak narzekałam, to chcę jeszcze raz. Tak się bałem. Mówiłam, że będę. Tak, byłyśmy bojdutki, ale teraz było zajefajnie i chcę jeszcze raz. Gorączki mnie będą boleć, bo ta kierownica nie ma wspomagania, słuchajcie, i trzeba kręcić. Nie, zawsze pierwszy raz jest taki trudny, dla kogoś dopiero pierwsza wysiądzie. No. Bo mi było ciężko, ale drugi raz był rewelacyjny. Że pomalutku. Tyle ci powiedziałam, że masz puszczać, tak. Bo ja miałam ciężkie czasy na początku, bo cały czas naciskałam hamulec i gaz na zmianę, zamiast puszczać gaz tylko na zakrętach. Ale to już Adze przekazałam cenną wiedzę, którą zdobyłam w kolejnym okrążeniu i miała już potem łatwiej, nie piszczałam. Miała górki. Bo ja piszczałam strasznie. Jak chcecie info na temat go-kartów, to byliśmy pierwszy raz byliśmy w Blue City w Grand Prix na trzecim piętrze i teraz jest taka promocja, że za niecałe 30 zł, chyba 29 czy 28 8 minut się jest 8 minut, to naprawdę wystarczy, to jest taka porządna jazda, nawet się nie czuje, że ten czas leci i można sobie wziąć takie dwie jazdy, jeszcze 7 zł się płaci za taki za tą kominiarkę, którą my mieliśmy czarną bawełnianą, bo to ze względów higienicznych trzeba mieć, każdy musi mieć swoją. I warto sobie pójść i na to, że mogą być chyba maksymalnie 4 osoby, tak. Więc możecie się wybrać ze znajomymi, ale pamiętajcie o tym, żeby zarezerwować sobie tor na jakąś godzinę, żeby nie iść z obcymi ludźmi, tylko ze znajomymi. Dokładnie, dostajecie takie, dostajecie tabelę, kto ile pojechał. Na maila potem przychodzi. No. Wszystkie czasy każdego okrążenia, tak. Kto wygrał, kto przegrał. No. Nie, przegranych nie było. Nie było przegranych. Nie, także naprawdę fajna Dziękuję zabawa. Dziękuję wam! Dzisiaj wszyscy są wygrani? Nie, bo się fajnie bawiliśmy, a to jest najważniejsze. No i bawiliśmy się razem, byliśmy w dziurce od klucza, co też jest super. O, jakie pyszności tam są. Matko. Pycha. Pyszne jedzenie, także polecam. No, bruszetta z pyszczarkami. To co?
Co tu się pokładasz? Ja się tutaj... Musiał mi na telefonie. Aj, tam telefon. Chodź, chodź tu. Dobra, będziemy już chyba kończyć tego daily vloga. Mam nadzieję, że będzie wam się podobał. Delirkę już mam. Od kierownicy. No, to żegnamy się do następnego. My dziękujemy za gościnę w Warszawie, było superowo, bo jutro już wyjeżdżamy. Ale jutro jeszcze coś porobimy. Tak, jeszcze jutro. Jeszcze coś porobimy, to u mnie będziecie mogli zobaczyć, co robimy jutro. Tak. A my będziemy za wami tęsknić. A Dominik ma Instagram. Także zapraszam wszystkich. Do operatora na Instagram. Do operatora. Na razie. Pa!